Szanowny Panie Marszałku, Szanowni Panowie Ministrowie, uczestnicząc w dyskusji na temat rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, nasuwa się pytanie dotyczące wspierania rzemieślników i przedsiębiorców zatrudniających młodych pracowników. Powszechnie wiadomo, że nauka zawodu u pracodawcy jest najmniej obciążającą budżet państwa formą kształcenia zawodowego. To pracodawca ponosi koszt związany z utworzeniem stanowiska pracy dla ucznia, koszt surowców koniecznych do nauki zawodu, czy też koszty amortyzacji maszyn i urządzeń niezbędnych do prawidłowego przekazania wiedzy. Wiąże się to oczywiście z tym, że w czasie, kiedy rzemieślnicy prowadzą szkolenia, a tym samym przekazują swoją wiedzę i doświadczenie młodym ludziom, sami w tym czasie nie mają możliwości zarobkowania oraz nie otrzymują wynagrodzenia za pracę w charakterze instruktora praktycznej nauki zawodu. Mając na względzie powyższe, pragnę zapytać pana ministra, jakie są planowane formy wsparcia pracodawców rzemieślników, by zachęcić ich do dalszego szkolenia i nauki młodego pokolenia takich zawodów przede wszystkim wymierających. Posłużę się przykładem grawera. U mnie w Katowicach jest tylko jedna pracownia grawerska, a w ościennych miastach nie ma ich w ogóle. Jeżeli nawet jakiś jubiler przyjmie zlecenie z miasta ościennego, to i tak to zlecenie jest skierowane do tej jednej, jedynej pracowni grawerskiej w Katowicach. W związku z czym chciałabym zwrócić uwagę, że wsparcie rzemieślników mogłoby relatywnie pomóc w walce z bezrobociem ludzi młodych, a jest to bezrobocie wśród ludzi młodych bardzo wysokie. Biorąc pod uwagę liczbę bezrobotnych, wszystkie wsparcia nauki zawody będą z pewnością miały duże znaczenie w skutecznej walce z bezrobociem, a tym samym przyczynią się do zachęcenia samych rzemieślników do prowadzenia szkoleń dla młodzieży. Dziękuję pięknie.